kurde. A! To było nawet straszne. Gdzie sobie staniemy? Na środku. Jak szef wszystkich szefów. Pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Krzysztof Kalina ze Szczecina. Masz brudną rejestrację. To dobrze, jesteśmy incognito teraz. Ile to kosztuje? Boże, jak mnie wystraszyłaś. To oni mnie wystraszyli, patrz na tą cenę. No, chcesz się wozić jak szef wszystkich szefów, to musisz płacić. Nigdy nie zapomnę, jak nalałem benzyny do silnika diesla. Ale na szczęście się szybko zorientowałem i tam weszło z 5 litrów. Zmieszałeś? No, a resztę diesel z powrotem. A nic się nie stało. Do widzenia. Odjeżdżasz? Ale ma rajtuski. No. Jak siatka na pomarańcze. A jak plecak? Nie przeszkadza? No właśnie, przecinam prezent, w ogóle go mam, bo w ogóle nie czuję. Aha, no to super, znaczy jest bardzo dobrze dopasowany. Proszę, wyścigowy Dodge. Tam jakiś tunel będzie na dole, na grubo. No będzie fajnie, będą te przygazóweczki. Niedziela to jest taki międzynarodowy dzień motocyklisty, co? Zawsze pełno. Jak masz takiego turystyka i możesz sobie pozwolić na trasę przez pół Polski, to uważam, że wtedy jest co zwiedzać, jest gdzie jechać. Na takim nakedzie we dwójkę to sama wiesz, że nie jest lekko. Wow, ale maszyny i ja pierdziu. O, no i git. Witamy na kolejnym dziedzińcu Don Kaliny. No, tak kiedyś wyglądał zamek. A to był król. Oczywiście, po polsku wiek. Angielski century. Niemiecki Jachrunachandara. To wejście z drugiej strony, co widzieliśmy od środka. Czyli tędy można było spierniczyć w razie czego. Przemycali tu koks. Patrz, to jest taki korek do wyjazdu. Magia motocykla. Chciałem wybrać albo krzaki, albo duża dziura. Co znalazłaś? Dla ciebie, rozjechany misia. Dziękuję. Dobry skrót nie jest zły, co? Aż tu jakieś... Tu pewnie jakieś budowle były, wiesz, stare, hitlerowskie. Patrz, to jest ten stalak. Tutaj był obóz jeniecki właśnie i to tyle z niego zostało. Ale jazda, nigdy w życiu tego nie widziałem jeszcze. Jakby się wczytać w historię tego, to podejrzewam, że tu są jakieś tunele gdzieś pokopane, gdzie wiesz, ludzie próbowali uciekać. Ale tu wiesz, zaraz takie wieży strażniczej gdzieś kogoś zastrzelili i tak to wyglądało pewnie. Ale porąbane gówno. O, tu taka wieżyczka. Patrz, jakieś... Ty, jakieś bunkry tu są. O kurde. A tam nasrane. Nasrane. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Google Maps, Google Maps. Kochają Google Maps. Google Maps. Teraz mi się przypominają czasy, jak jeździłem na komarku. Właśnie po takich drogach się śmigało. Bez kasku, w krótkich rękawkach. Prawe skrzyżowanie.
No, zaraz nam wyjedzie tir. Bo jedzie na Google Maps. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. W pizdę jeża, gdzie ja się pytam? To mi wygląda, jakby to zostało zburzone. Kurde, to było najciekawsze miejsce ze wszystkich, które chciałem dzisiaj zobaczyć. Wydaje mi się, bo tym kładem przywalił w ten motor. Jakiś huk słyszałem. Ty, zderzyli się. Uj, uj, uj. Pomóc coś? No w tej pizzerii taka niespodziewajka. Mhm.